Dzień dobry, tam w oddali widać ul. Ul katastrofa. Pszczoły naprawdę paskudne. No, zweryfikowały mój ubiór raz, dwa. Brałem się w cały kaftan, w rękawiczki, we wszystko. One katastrofalnie mnie pogryzły. Nawet tutaj mnie atakują. Pożądliły mnie okropnie. Więc tak, historia jest taka. No, otworzyłem od razu górę, ona tą górę ma zaczerwioną, środek, dół. Ramki jeszcze są do budowania, ale ostatnio już miały ten nastrój rowy, już padały i teraz mają tych mateczników w brud. Nie wydaje mi się, żeby to były pszczoły, które skonstruują większe gniazdo niż te trzy skrzynki. Bo to nie są takie pszczoły. No i tam tak lipnia jest, tego słońca nie ma, to lepiej by to było robić to przed południem tam. No ale kwestia jest taka, że z tych ramek, z tych co sobie porozkładałem te korpusy, no to tam, gdzie było dużo jajek, to przetrzepałem te plastry do ula, który już tam postawiłem, tam gdzieś granatowy ul stoi, taki za tą moją wieżyczką, tak stoi i tam już jest przesypana młoda pszczoła i dałem tam ramkę z jajkami. No ja sobie przyjdę tutaj za 3 dni i podejdę tu i tu i zobaczę, czy robią mateczniki ratunkowe. Gdzie robią? Jeśli zrobią tutaj na tych jajkach, to znaczy, że matka została tam. Jeśli tutaj nie robią mateczników, a jak ten susz tam jest, to jest zaliczony, no to znaczy, że tutaj jest matka, a tam będą mateczniki ratunkowe do cięcia, nie? No. No i taka jest też metoda, że jeśli nie możemy znaleźć tej matki, te pszczoły naprawdę, ja dostałem tyle strzałów, szok, no to koniec świata. No to robimy taki myk, że próbujemy w ten sposób, to jest najprostsza metoda. Później tylko wystarczy za 3 dni przyjść, zobaczyć, w której rodzinie co się stało. Myśmy tam zabrali dużo młodej pszczoły, więc one też będą ogłupiałe, tak? Więc te mateczniki rojowe, co były po kolei, po drodze, no to myśmy to powycinali. To też nie jest tak, że one się tam mają jak zalać w 100%, bo tych ramek tam jest. Więc pierwak raczej nie wyjdzie, one czekały na te drużaki, to jest właśnie ten moment już u mnie, to się zbliża, że jak ktoś nie upilnuje, to te drużaki będą wychodzić. No i tu właśnie jest taka próba wyciągnięcia starej matki. No i to było to wszystko, zobaczycie za 3 dni, no na pewno będę zresztą opowiadał, co robię dalej z tymi ulami, to się dowiecie. No jeśli ktoś ma problem znaleźć starą matkę, a chce ją odebrać, no to można próbować właśnie w ten sposób. Dziękuję bardzo.